21 głosów za. Wszyscy radni głosowali za przekazaniem pomieszczeń po likwidowanym gimnazjum nr 2 pierwszemu liceum ogólnokształcącemu imieniem Mikołaja Kopernika. Obie szkoły mieszczą się w tym samym budynku. Chcielibyśmy tę szkołę rozwijać w takim duchu nowoczesności i też wygody, ale też pod kątem potrzeb, wydaje się, młodych ludzi. A dzięki dzisiejszej decyzji radnych będzie to możliwe, choć takie zakończenie sprawy nie było oczywiste. Na początku sesji radna Renata Brączyk wnioskowała o wycofanie tego punktu z porządku obrad. Były komisje, owszem, cały tydzień trwały debaty na komisji oświatowej, na komisji komunalnej czy budżetowej, ale były to za szybkie informacje. Jestem radną od 4 tygodni. Dla mnie 1% niepewności jest tym 1%, który może zaważyć. Dlatego chcę w pełni być poinformowana o tym, dlaczego są te działania i dlaczego będzie podjęta uchwała w sprawie przekazania gimnazjum do starostwa powiatowego. Jestem zdumiona takim przebiegiem sprawy, którego byliśmy świadkami dzisiaj na sesji, ponieważ podczas posiedzeń komisji, ja już nawet nie pamiętam ilu komisji i nie pamiętam ile godzin dyskutowaliśmy i pochylaliśmy się nad tym problemem. Wiem, że radni zadawali mnóstwo pytań, odpowiadaliśmy na te pytania, nie uchylaliśmy się odpowiedzi, rozwiewaliśmy wątpliwości, tłumaczyliśmy wszystkie zawiłości prawa oświatowego, bo jest zawiłe. I choć inni radni z Prawa i Sprawiedliwości i Obywatelskiego Kołobrzegu deklarowali chęć przekazania pomieszczeń, to także mieli niedosyt informacji. Nie jest to dzisiaj dobrym pomysłem ściąganie tego z porządku obrad, tylko ogłoszenie przerwy, chociażby nawet półgodzinnej, żeby radni mogli jeszcze podyskutować na ten temat. Jeśli miasto coś od starosty chciało, na przykład kwestie Centrum Usług Wspólnych, to starosta wycenił tego typu usługę, czyli jakby nie użyczył tego pomieszczenia bezpłatnie. Ja wiem, że zaraz Państwo powiedzą, że sprawa dotyczy szkoły, to są pewne różnice. My wszystko rozumiemy, tylko my zawsze w pewnych decyzjach zwracamy uwagę na zasady, na pewne pryncypia. Chodzi o to, abyśmy tutaj porozumieli się co do pewnych korzyści, jakie miasto będzie miało z tytułu oddania nieruchomości. Moim zdaniem to jest burza w szklance wody. Uważam, że kluby koalicyjne PiS-u oraz Jacka Woźniaka szukają jakichś technicznych, administracyjnych problemów, które tak naprawdę są drugorzędne. Liczy się interes kołobrzeskiej młodzieży. Wszystkie dzieci to są w większości kołobrzeżanie. My od początku byliśmy za. Jestem przekonany, że nikt zdania nie zmieni. Ostatecznie radni miejscy zrobili prezent uczniom i nauczycielom pierwszego LO. Placówka w nowym roku szkolnym będzie dysponować całym budynkiem.